Moją pasją jest aktualnie od stycznia robienie na szydełku takich japońskich potworków, nazywa się to amigurumi. Bo amigurumi zostało rozpropagowane w Japonii w 2003 roku i to jest, nie ma żadnej, to nie są pop-upy, to nie są żadne stworki popkulturowe, to jest bardziej po prostu metoda tworzenia czegoś. Japończycy lubią nazywać różne rzeczy, tak jak nazywają składanie papieru origami, tak po prostu robienie takich stworków jest nazywane amigurumi. Tak też się przyjęło w Polsce, nie ma na to odpowiednika, więc tym się aktualnie zajmuję po prostu. Ja to robię typowo hobbystycznie aktualnie, ponieważ na co dzień pracuję, zresztą robię gry, co też jest kreatywne. U mnie to polega na tym, że po prostu wieczorem, podczas oglądania na przykład jakiegoś serialu, biorę sobie szydełko, biorę włóczkę, którą aktualnie sobie wybiorę, wymyślam wzór, bo są też darmowe, w internecie można znaleźć takie wzory, można też kupić. Ja wymyślam swoje, bo to mnie bardziej bawi. I zaczęło się od tego, że po prostu w czasie pandemii nie miałam co robić z wolnym czasem, bo została zamknięta cała kultura, wszystkie miejsca, do których chodziłam, więc stwierdziłam, że mam ochotę coś porobić. Ponieważ miałam do tego materiały w domu, to zaczęłam kombinować. Pierwszy był króliczek, który był bardzo nie wyglądał jak króliczek. Później jakieś zaczęłam żółwie. To akurat była odpowiedź na potrzebę, ponieważ mojemu znajomemu zepsuła się poduszka na igły i stwierdził, że ej, fajnie byłoby mieć takie, ja lubię żółwie. Potem poszedł Baby Yoda. To jest największy hit. Do tej pory zrobiłam chyba 4 czy 5 wersji Baby Yody. Zawsze wychowywałam się w środowisku kreatywnym. Wychowywałam się w teatrach warszawskich, robiłam na backstage'u. Pomagałam w robieniu jakiejś scenografii do różnych musicali, do różnych spektakli i zawsze tam ta kreatywność gdzieś w moim życiu była. Potem zresztą pracowałam przy sesjach zdjęciowych, przy nagraniach różnych. Kreatywność dla mnie jest potrzebą tworzenia. Kreatywność jest to coś, czego nie da się nauczyć. To po prostu jest w człowieku, najczęściej zakorzenione od najmłodszych lat. I to jest potrzeba tworzenia czegoś z czegoś innego. Dla mnie kreatywnością jest to, że jak ja patrzę na czarny materiał, widzę z tego już sukienki, mogę z tego zrobić zasłony, obrus, spodnie, najróżniejsze rzeczy. Widzę, jak pomalować. Osoba niekreatywna będzie widziała po prostu czarny materiał. Więc tym dla mnie jest kreatywność. Taką nie dość, że potrzebą, to i umiejętnością.